Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Pozwoliłem sobie tu już wstępnie na parę żartów. Odnośnie tego, i zastrzeżeń, że na całe szczęście to nie jest kazanie, więc może nie będziecie musieli sięgać do kieszeni po kamienie, ani pięści wam się nie będą zaciskać. Bo ja jakby, no sami wiecie, po prostu staram się w ramach tych naszych spotkań nad Łukaszem, no nie prezentuję spojrzenia, które możecie sięgnąć do pierwszego lepszego komentarza i po prostu stwierdzicie, no powtarzam tylko wam to, co w tych komentarzach jest, wręcz przeciwnie. Raczej tego w żadnym komentarzu nie znajdziecie. No i stąd jest prosty wniosek, że być może ktoś jest w błędzie. No oczywiście trudno założyć, że wszyscy są w błędzie, a ja mam rację, więc łatwiej jest założyć coś przeciwnego. No i to jest to wasze niebezpieczeństwo, że jest bardzo możliwe, że kompletnie tracicie czas, co nie? Kompletnie tracicie czas, słuchając rzeczy, które prawdopodobnie w ogóle się rozmijają z prawdą. To może zawieźmy już żarty, a tak naprawdę to może dzisiaj po prostu pomodlimy się rzeczywiście na początek, bo nawet te teksty, które jakoś tak zamierzam dzisiaj jakoś poruszyć, to bardzo przywołują do porządku tych wszystkich, którzy nad słowem pracują i potem rzeczywiście są na styku z ludźmi, którym to słowo chcą w jakiś sposób dalej podać. I te fragmenty, które dzisiaj jakby ich dotkniemy, pokazują, że można się napracować, ale gdzieś w środku i tak wszystko pomylić. Wszystko położyć nie w swoim porządku, nie na swoim miejscu, nie adekwatnie do woli Boga. Pozwólcie, że się chwilkę pomylę. Panie, pomóż nam przejść przez ten materiał. Pomóż nam, by te słowa, które będziemy czytać, mogły być dla nas dzisiaj Twoim pokarmem, Twoim wsparciem, Twoim pouczeniem, czymś, co dzisiaj będzie do nas mówiło z odpowiednią siłą i dotrze do nas i dotknie nas tak, aby spowodować oczekiwaną przez Ciebie, Panie, reakcję. Aby spowodować zmianę, która będzie popychać nas ku realizacji Twojej woli w naszym życiu. Do realizacji Twojej woli przez nasze życie. Prosimy Cię o to przez Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. W porządku. Polecimy. Wykład drugi. Wszystkie sprawy organizacyjne, 100 lat, organizacyjne odnośnie tego kursu przywołałem na początku poprzedniego wykładu. W związku z tym przypomnę tylko tyle, że czy ja uruchomiłem ten, który powinienem. Tak, ten, który powinienem. W związku z tym przypomnę tylko tyle, że jeżeli ktoś by się chciał zarejestrować, to wejść na stronę i tam przez formularz zgłoszeniowy można sobie zasięgnąć tych wszystkich materiałów, które są tutaj gromadzone w ramach pierwszego i drugiego kursu. Plan na dzisiaj jest taki, że szybciutko przypomnimy, dokąd żeśmy dotarli w Ewangelii Łukasza, co żeśmy ostatnio zrobili na ostatnim wykładzie, czyli weszliśmy tam do sekcji F1, zaraz pokażemy, gdzie to jest. Króciutko ją przypomnę, a następnie zaczniemy omawiać kolejne części tekstu z sekcji F1. Zaczniemy właśnie od trzeciej warstwy, potem sekcja D, to jest warstwa czwarta, punkt akcentowany całego tego materiału, który wam tam zaraz będziecie widzieć, jakie to są granice tekstu. Zresztą macie to w swoich materiałach wydrukowane.
dwa razy macie wydrukowane. Cała sekcja jest wydrukowana na stronie czwartej. W tych dzisiejszych materiałach, poprzednich chyba też. I jeżeli zdążymy, to spróbujemy zrobić wprowadzenie do kolejnej sekcji i krótko ją przedstawić z grubsza. Taki jest plan na dzisiaj. Taki jest plan na dzisiaj. Dobra. W związku z tym, gdzie jesteśmy? W mojej wizji Ewangelii Łukasza tak uważam, że ten sam tekst się jakoś tak układa, że tworzy ten układ taki koncentryczny, z bardzo dużą partią materiału w centrum, która skupia się na generalnie uczniostwie, na jego, na wezwaniu do niego i okolicznych różnych aspektach z uczniostwem powiązanych. Przeszliśmy do tej pory przez całe górne ramię, przez sekcję F i G, to był jeszcze poprzedni semestr. Teraz zaczęliśmy ostatnią sekcję F1 i w tej sekcji F1 pokazałem Wam, że ona ma sama w sobie budowę taką koncentryczną i skupia się wokół przestrogi przed obłudą. Przestrogi przed obłudą, przestrogi skierowanej do uczniów. A ostatnio skoncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na warstwie pierwszej, a w szczególności na tej pierwszej sekwencji A, czyli w tekście od 10.21 do 11.13. Pokazałem Wam, że jest to materiał, który jest bardzo, bardzo istotny ze względu na swój charakter, klimat i główne wytyczne, jakie po prostu zostają przedstawione wobec każdego ucznia. I pokazałem Wam również to, że ten materiał tutaj, w tej sekwencji A, 10.21, 11.13, który skupia się na odbijaniu miłosierdzia Boga, na schronieniu się, jakby postawieniu na słowo, na tym, aby cieszyć się bliskością Boga, ale też pielęgnować tą bliskość i robić kolejne kroki ku temu, aby Boga lepiej poznać. Widzieliśmy, że to była ta obietnica Ducha Świętego, obietnica Jezusa, że szukającym, kołaczącym, proszącym zostanie to właśnie udzielone. Ok? Ten materiał bardzo pozytywny zostaje skontrastowany z materiałem po drugiej stronie, gdzie przywołana jest scena w synagodze, gdzie jeden z liderów właśnie z jednej strony zachowuje się obłudnie, ale przede wszystkim ani nie przejawia tego miłosierdzia, które powinien, odbijając właśnie charakter ojca, ale też ta scena w tej synagodze jest otoczona takimi prorockimi zapowiedziami Jezusa odnośnie przyszłości liderów w Jerozolimie, jeżeli się nie nawrócą, a z drugiej strony mieliśmy taki uchylenie rąbka tajemnicy odnośnie przyszłości i królestwa, że niestety nie zostanie ominięte przez zepsucie. Tak, osobiście ja interpretuję teksty o tym drzewie, które rozrastającym się z małego ziarenka, aż zagnieżdżają się pośród niego po prostu ptaki. Tak interpretuję to, że jest ciasto, odrobina dodania tego kwasu, skutkuje, że całe się zakwasza i w tym kontekście, w którym się to pojawia, ten obraz, nie widzę jakby przestrzeni na to, żeby to czytać w sposób pozytywny, że to jest właśnie taki po prostu triumfalny pochód królestwa. Raczej niestety smutna przestroga i myślę, że to będzie lepiej widoczne, jak zobaczymy, co się dzieje jakby tutaj w całości, tak? W całości. Pamiętajmy, że tutaj właśnie w środku jest bardzo radykalne wystąpienie Jezusa do uczniów, aby strzegli się obłudy, fałszu na różne sposoby. Dobrze. To wszystko, tą całą sekcję F1, tak,
Można tak zdekomponować do takich czterech raptem warstw. Tak? Na początku mamy wezwanie do życia inspirowanego miłością do Boga i odbijającego miłosierdzie Boga. I tutaj wiemy, że słowo, szukanie Boga poprzez słowo miało bardzo ważne znaczenie. Następnie cała warstwa druga, to macie w swoich materiałach właśnie na stronie z poprzedniego wykładu 8-9. To są dwie lekcje dla pokolenia. I to widać, że po prostu to pokolenie jest fałszywe, jest źle nastawione do Jezusa i to jest właśnie warstwa, która się skupia na krytyce tego pokolenia, które jednocześnie to krytyka zawiera element przywołania ich jeszcze do porządku. Tak? To jest krytyka, ale cały czas jest w tym cały czas nadzieja, że jeżeli uwzględnią w sposób adekwatny Jezusa, to mają możliwość dokonania ważnego dla nich zwrotu. Następna warstwa to jest zestawienie aktualnych liderów, krytyki zestawienia aktualnych liderów i pokazanie w określonych obszarach ich błędów, ale i wskazówek dla uczniów, aby w podobnych obszarach oni zachowali się lepiej. Przy okazji widzimy, że Jezus w jakimś sensie przygotowuje grupę nowych liderów, którzy powinni wystrzegać się błędów tych aktualnych, ale tutaj to będziemy komentować, ścieżka uczniów też nie będzie zupełnie prosta. Tak? Zobaczymy, wejdziemy do tych tekstów. Każmy się generalnie można powiedzieć ostra krytyka i konstruktywna lekcja dla uczniów, jeśli chodzi właśnie o takie pewne kluczowe postawy względem Boga, które się przekładają na określone sposoby ich służby wobec innych i wobec Boga, tak, w relacji. Na szczycie jest wezwanie do odrzucenia wszelkiej obłudy, mówię wszelkiej, bo pojawi się w centrum nowa perspektywa, jeśli chodzi o fałsz, w jaki można popaść. Dobrze, jak powiedziałem, interesowała nas tylko warstwa pierwsza z tej całej sekcji. Ta sekcja dość tutaj została przez nas wypunktowana, jeśli chodzi o to, że każda z tej warstwy, tej sekwencji A, można było dość łatwo wskazać pewne praktyczne działania i pozwólcie, że je przypomnę. Fundament to było pokazanie właśnie bliskości z Bogiem, poznania Boga, tego spotkania i bezpośredniego poprzez to, że są uczniowie blisko Jezusa, ale potem mają też kontakt z Bogiem przez Ducha Świętego, który zostaje im obiecany. I jakby nasza świadomość powinna być taka, że powinniśmy wiedzieć, Bóg chce dać się poznać, chce udzielić swojej bliskości, dlatego szukanie ma gwarancję sukcesu. I to są te właśnie słowa, bo w takim kontekście one padają tutaj. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, a otrzymacie. Kłaczcie, a otworzą wam. W takim kontekście one funkcjonują przynajmniej w Ewangelii Łukasza. Nie myśl, że Bóg nie chce, ani że pozostawia tego, który szuka go lub pragnie. Tak? Jezus w tym obszarze mówi, jeśli tylko ruszycie w drogę, macie gwarancję sukcesu. To jest, myślę, dość zachęcające dla każdego z nas. Dobrze, następna warstwa. Widzieliśmy, że to ona tworzyła taką całość i była bardzo taka spójna ze sobą. Jezus wzywa, aby człowiek, uczeń jego, postawił na słowo, ponieważ ono jest drogą do życia. I to słowo było tam pokazane jako słowo pisane, odniesienie się do prawa, kiedy to uczony w prawie sam pokazuje, że jest w nim, w prawie, wskazówka do życia wiecznego, do dziedziczenia życia wiecznego. Jezus to akceptuje i przy okazji mówi, że to słowo, które jest do wyczytania z prawa, mówi właśnie o tym, aby miłować Boga, a ta miłość powinna prowadzić do określonej praktyki, do bycia innemu bliźnim. Okazać mu troskę, zauważyć, zmiłować się. W związku z tym z jednej strony słowo zostaje pokazane jako droga do życia, co nas wzywa do tego, aby na nie postawić i się jakby na nim jakby w jakiś sposób zająć i skupić, ale z drugiej strony pokazuje właśnie to, że samo słowo wskazuje na to, jaka powinna być nasza praktyka i tą praktyką jeszcze dalej zajmuje się warstwa najwyższa. Tam mieliśmy pokazany przykład właśnie Samarytanina Miłosiernego, a następnie
pokazałem wam, jak w takim kontekście można odczytać lekcję modlitwy pańskiej. Uczniowie powinni wzajemnie sobie okazywać przebaczenie, miłosierdzie, w ten sposób odbiją charakter Ojca, który został przedstawiony w drugiej Mojżeszowej, 34 rozdziale, na początku, tam możecie sobie to zerknąć, w wersji obszernej. No, ta bardzo intymna jakby strona tej relacji moim zdaniem rzutuje na wszystko, co dalej w tej sekcji jest powiedziane i co więcej, co jest jakby oczekiwane od uczniów. Ono rzutuje na różną oczekiwania wobec aktualnych literów, wobec ludu i tego, jaka powinna być ostatecznie odpowiedź w różnych sytuacjach życiowych uczniów. Stąd pozwoliłem sobie na takie małe podsumowanie, że w warstwie pierwszej ukazane zostały łaska i dobroć Ojca oraz Ojca i Syna wola bliskości w stosunku do uczniów. Obraz ten stanowi dla całej sekcji F1 absolutny fundament do wezwań, zachęt i ostrzeżeń w niej zawartych. Łukasz przedstawił w tej warstwie zupełnie podstawową perspektywę, jaką powinien zachować uczeń Jezusa, perspektywę osobistej więzi i osobiście doświadczanej łaski. Tylko taka perspektywa pozwoli uczniowi podążać za Jezusem w wolności i odwadze, odbijając w relacjach z ludźmi miłosierny charakter Boga, wytrwale trzymać się swojego powołania. Mam wrażenie, że to są takie rzeczy właśnie bardzo paradygmatyczne, ale jakby kierunkujące uczniów, na czym mają stać, aby potem we właściwy sposób odnieść się do różnych wezwań, różnych wskazań, korekt i tak dalej. Dobrze. Nie będziemy analizować poszczególnych fragmentów z warstwy drugiej, po prostu tego materiału jest za dużo. Pozwólcie, że króciutko wam streszczę, co się tam dzieje. I przez to, że to samo jakby wybrzmi, to też nas wprowadzi do tej potem krytycznej części tekstu nad liderami, tak? Także króciutkie podsumowanie, co tutaj widzę w warstwie drugiej. Czyli Jezus krytykuje lud. Warstwa druga to zderzenie Jezusa z ludem, który nie tyle jest sceptyczny, co fałszywy, przewrotny. Udaje, że Bóg jest kimś istotnym dla niego, że niby ważą sprawy, jakie do nich docierają, ale okazuje się, że są całkowicie schowani za podwójną gardą, a na oczach mają bardzo czarną przepaskę. Na wszelkie sposoby bronią się przed usiłowaniami Boga, aby ich wytrącić z tego stanu, aby zwrócili się do Niego, do tego, co będzie ich zyskiem, nie stratą. Oni jednak obracają się w świecie tego, co uznali za lepsze. Właśnie. Poruszają się i rozsądzają o rzeczach wedle bardzo spaczonego narzędzia, jakim stał się ich rozum. Brak im rozumu, rozsądku, a przede wszystkim uczciwości. Bez tego ostatniego, kiedy się już podjęło decyzję, czego się nie chce, a co się pragnie, trudno z rozwagą rozsądzać nawet najważniejsze wezwania do opamiętania. Oni po prostu wiedzą. W takiej perspektywie zostają pokazani. Jezus w związku z tym, krytykując ich, w pewnym sensie przywołuje do tego, aby jednak wejrzeli w siebie. Czyli w pewnym sensie jest tam ostra krytyka, ale cały czas jest to jeszcze wołanie, że macie szansę wyjść z tego ciemnego pokoju, w którym ciemność jest wam światłem. Tak? Tam macie te różne obrazy o lampach, nie lampach i tak dalej. W związku z tym jest to dość drastyczny opis ludzi, którzy właśnie wiedzą i mają się dobrze i nie bardzo chcą już słuchać. Stąd jest też problem komunikacji między Jezusem a tym całym pokoleniem. Dobra. Dlatego komunikat Jezusa skupia się na uświadomieniu im jaskrawo, że ani nie ma logiki w ich ocenach. Tam w tym momencie przypisują, że działania Jezusa są od diabła, tak? Na przykład jak uwolnił człowieka od demona, tak? To mówią, a pewnie to jest od diabła. No to więc tam rozprawia się na gruncie logicznym z tym takim zarzutem. Ani dobrze
ani do, nie, nie chronią dobrze własnego interesu, tak, w tym wszystkim. Czyli w pewnym sensie nie widzą korzyści, jaką wyciąga do nich Jezus, oferując im królestwo. Tak? Oni nie widzą wartości w tym wszystkim. Mogą pozostać w swoich ciemnych komorach, pomieszania wartości, ale to będzie miało swoje skutki. Po pierwsze, poniosą stratę, po drugie, sami popadną w stan gorszy od aktualnego, a i tak generalnie nie ujdą od rozliczenia konieczności spłaty całego długu. Motyw długu pojawia się w tym fragmencie drugim. Tak? Tam mamy ten obraz, w którym Jezus mówi, jak idziesz z tym oskarżycielem do sądu, to póki jesteś w drodze, to się z nim rozlicz, tak? Bo jak nie, to nie ma siły, że się uratujesz i nie będziesz musiał spłacać tego długu. Spłacisz do ostatniego grosza. W obu sekwencjach, B i B1, Jezus nie dowodzi swojego autorytetu i tożsamości, ale się do nich odwołuje i wskazuje na niego. W tej fazie kontaktu Jezusa z ludem na pierwsze miejsce wychodzi sam autorytet Chrystusa oraz Słowo. Tak? Nie ma już żadnych cudów, nie ma już żadnych znaków. Jezus mówi, albo usłyszycie, co do was mówię i przyjmiecie to i to rozważycie na poważnie, albo szykuje wam się po prostu ciężki czas. Dobrze. W związku z tym właśnie słowo, ponownie słowo, ale już w tej innej funkcji, pojawia się również w tej warstwie bardzo mocno. Tak? Jezus występuje jako prorok z prorocką mową sądu, odwołując się do swojego autorytetu, w związku z tym i same jego słowa są ważne, ale również przywołuje obrazu z tekstu Starego Testamentu, kiedy odwołuje się do przykładu Jonasza, który zwiastuje w Niniwie, który odwołuje się do przykładu Salomona, jako tego, który udziela mądrości swoim słowem. No i to, że właśnie przez to słowo zaczyna jakby przede wszystkim usiłować wywrzeć presję na lud, aby coś z sobą zrobił. Dobrze. To tyle. Streszczenia chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że słowo nie tylko tutaj było ważne, ale przeszło dalej i cały czas jest bardzo mocny nacisk. Nie pomiń słowa, wsłuchaj się w niego, w jakiejkolwiek formie ono do ciebie dociera. Jeżeli jest słowem Boga, po prostu jest ważne, abyś go nie pominął. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do sekwencji trzeciej warstwy tej całej sekcji. Nadałem im takie krótkie kodowe określenia: oddanie, służba, ogień, bo mam wrażenie, że właśnie w taki sposób zostały uporządkowane główne cząstki tematyczne, które tworzą tą warstwę. Jak ona wygląda? W swoich materiałach macie to na stronie 6-7 w wersjach takich blokowych. Więc moim zdaniem każda z tych, ta cała warstwa to jest w takim układzie równoległym, ale rozdzielonym, rozdziela te dwie sekwencje. Sekwencja, która D, która stanowi akcent całego tekstu, całej tej sekcji dużej. I właśnie tak, jak pojawiają się te kolejne elementy, to mam wrażenie, że właśnie w ten sposób te słowa klucze je charakteryzują. Oddanie właściwe bądź niewłaściwe, bo górna część to jest ostra krytyka. Służba, jak poczytacie sobie szybciutko, co tam jest w jednym i w drugim, to zobaczycie, że właśnie takie elementy są tam podejmowane. I na końcu, czyli w punktach akcentowanych, widzimy, że to, co Jezus oferuje jako Ewangelia, czyli z jednej strony przekaz pozytywny, ale z drugiej strony też sądzący, nasze aktualne pozycje, jakie zajmujemy, no nie jest nam za każdym razem miły. Nam albo tym, którzy niestety znajdują się w miejscu, które zasługuje na krytykę. Tak? Więc widzimy, że ta krytyka, te wartości Ewangelii powodują w pierwszym przypadku aktywną jakby wrogość, atak liderów przeciwko Jezusowi, a na dole Jezus sam mówi, że bynajmniej jego Ewangelia nie przyniesie pokoju tylko, tak? Na co mogło wskazywać
na co mógł wskazywać teksty sekcji F, czyli tej paralelnej do tej całej, którą teraz jakby analizujemy. Tak? Tam właśnie Jezus, okazując swoje działania zbawcze i mówiąc różne rzeczy, no właściwie Królestwo było pokazane jako coś zdecydowanie pozytywnego. No tutaj mamy wprost tekst jego o tym, że trzeba na to spojrzeć też z innej strony. Tak? Że wymiar konfrontacji jest nie do usunięcia z tego, jak Ewangelia przechodzi przez świat. Dobrze. Co jest ważne w tej sekcji? Tak? Musimy pamiętać, że tutaj, w tej górnej części, to jest rozmowa z liderami i krytyka. Czyli rozmawia ze specjalistami, z ludźmi, którzy znają prawo, ludzie, którzy znają przeróżne niuanse. I teraz jest pytanie, jaka będzie jakość tej rozmowy? Czy my będziemy za nią nadążać? Czy my sobie z nią potrafimy poradzić? Ponieważ Jezus mówi w niemałym stopniu do tych, którzy po prostu mają nieprzeciętne kwalifikacje, tak? w naszych kategoriach. W związku z tym dobrze pamiętać o tym, że ten wymiar wypowiedzi prorocko-mądrościowej będzie tutaj mocno obecny. Zresztą nie tylko tutaj, ale to musimy pamiętać o tym, że te teksty chcielibyśmy, żeby były proste i czytelne, ale one wcale takie aż łatwe po prostu nie są. Po drugie, pamiętajmy, że to mówienie takie prorockie, w mowie sądu zwłaszcza i mądrościowej, stosuje permanentne uogólnienia, a my już wiemy po określonych doświadczeniach, że takie uogólnienia nie dotyczą się stricte 100% tych, których nazwa czy określenie zostaje przywołane. Tak? Czyli jeżeli tutaj będzie sąd nad uczonymi w prawie, tak, gdzieś tutaj, we fragmencie B1, 11, 45 do 52, to musimy pamiętać, że przed chwileczką pojawił się u Jezusa uczony w prawie, który miał całkiem poukładane w głowie. Tak? Także musimy pamiętać o tym, że Jezus wcześniej też był u faryzeusza, u którego może po prostu no, nie było zupełnie miło, ale było całkiem znośnie. Tak? Więc musimy pamiętać, że te określenia właśnie mają, określenia uogólnienia mają bardzo określony w kontekście zakres znaczeniowy. No, dobra. Jeszcze jedna rzecz. Będziemy widzieć, że zaraz jakby wejdziemy w tą sekwencję C, czyli od 11:37 do 54, że tam Łukasz no, stosuje jakby taką szokową taki, terapię, no to nie jest terapia szokowa, ale po prostu jakby zaskoczenie właśnie diametralnym po prostu zmianę jakby klimatu, atmosfery. Tak? O ile wcześniej z tym uczonym w prawie była bardzo konstruktywna rozmowa, tak tutaj zobaczymy, że wszystko od razu jest na granicach wytrzymałości, jeśli chodzi o napięcie pomiędzy bohaterami, którzy są tam przedstawieni Jezusem, a liderami. Dobrze, czyli tą całą warstwę, tak, tą warstwę mógłbym znowu jakby zdekomponować do takich trzech warstw. Wezwanie faryzeuszy, by wrócili do właściwego obrazu Boga, by odbijali Jego miłosierdzie. Ale po drugiej stronie mamy zachętę dla uczniów, by zaufali miłości Ojca i odrzucili przesadę w trosce o byt. I tutaj widzimy, że w jakiś sposób rozgrywa się to wszystko, czy człowiek widzi w Bogu przede wszystkim tego, kto kocha, tego, kto człowiekowi oferuje miłosierdzie i miłość, czy też nie. I to będzie prowadzić do określonych konsekwencji. Warstwa druga, krytyka uczonych w prawie za porzucenie oddania Bogu w wiernej służbie Jego Słowu. A z drugiej strony do uczniów, wezwanie uczniów do wiernej służby i wrażliwości na Boży głos. Oczywiście pojawia się tutaj teraz coś nowego, perspektywa rozliczenia uczniów. Tak? Ale w obydwu miejscach wydaje się, że Jezus i do jednych i do drugich mówi, jesteście w pozycji służby poprzez wykład słowa, poprzez udzielanie innym słowa. I teraz jedni niestety popadli w patologię,
a drudzy są wezwani, aby taką ścieżką nie poszli. Tak? Słowo. Słowo jako przestrzeń służby jest tutaj po prostu kluczowe, kluczowe, jak sądzę. I zmierza to wszystko do akcentu, tak? Do akcentu, którym jest właśnie ta dobra nowina, która niestety nie jest jedynie dobra w tym, no ona jest dobra, tak? Ale trzeba zrozumieć, że w świecie realnym ona powoduje napięcie i normalną walkę, tak? Że ta walka, która jest spowodowana przez Ewangelię, ta walka w nas, wewnątrz ludzi, którzy są skonfrontowani z Ewangelią, ma czasami też całkiem fizyczny wymiar, kiedy to walka z wewnątrz przechodzi na walkę z zewnątrz i tutaj widzimy, że pod tym względem zostają uświadomieni czytelnicy Łukasza. Tak? Taka jest rzeczywista przestrzeń służby ucznia. Tak? Nie zapomnieć o tym, to jest dość, dość istotna rzecz. Dobrze. Sekwencja C, czyli wchodzimy. Sprzeciw i atak liderów, to jest ten akcent w ramach tego pierwszego górnego ciągu myśli Łukasza. Jako ten sprzeciw, jako odpowiedź na Jezusa, ostrą krytykę fałszu i porzucenia powołania. Przypomnę ten tekst. Przypomnę od razu obydwa, właściwie cały ten bloczek przypomnę, on nie jest zbyt duży, ale warto jest, żebyśmy wysłyszeli tam na świeżo ten klimat. W tych tekstach macie jakieś skreślenia, jakieś rzeczy w nawiasach, tam macie w przypisie informację, o ile dobrze pamiętam, że to pochodzi z tego, że czasami poprawiam jakąś kolejność za tekstem greckim, albo za interlinią, by jakimiś innymi źródłami. Troszeczkę ingeruje w przekład, ale tutaj żadnych cudów nie znajdziecie. Także cudów w sensie takim, że jakaś wielka rewolucja, czy jakieś no, coś, co obróci zupełnie obraz o 180 stopni. Takie rzeczy sobie zostawiam na później i to wam będziecie wiedzieć, kiedy będę chciał coś obrócić o 180 stopni. To zaczynamy. A gdy to mówił, zaprosił go pewien faryzeusz na posiłek do siebie. Wszedłszy więc, położył się. Ujrzawszy to, faryzeusz zdziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, to, co jest z zewnątrz kubka i misy, oczyszczacie, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest głupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest z wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. To zaś należało czynić i tamtego nie zaniechać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. A odpowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego: nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. On zaś rzekł: i wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste, świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, aby dopominano się o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata, od tego pokolenia, począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. A gdy stamtąd odchodził,
Zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie. Kropek. Dobrze, czyli już wiemy dokładnie, na czym stoimy. Wiemy, że taki jest układ. To wchodzimy do pierwszego tekstu, 11:37 do 44. Okay. Sprawa jest taka. Tekst jest z jednej strony, jak to się mówi, dostatecznie jasny. Jezus krytykuje faryzeuszy. Tak? To tyle wiemy. Tak? Pytanie, czy rozumiemy wszystko, co w tym tekście rzeczywiście pada. Pytanie, czy go rozumiemy tak, aby sobie jego treść poukładać w ogóle w głowie w jakąś sensowną całość. No to jest jakby inna sprawa. No trochę będę się teraz uśmiechał, bo będziemy się przypominać pewne myśli z wykładu poprzedniego i wybaczcie, że... Znaczy, ja jestem sceptyczny, uważam, że jesteśmy w drodze, jeśli chodzi o zrozumienie tekstu i czasami po prostu Bóg, wiedząc, że jesteśmy w drodze, no wie, że po prostu musimy szukać. Kiedy się szuka, to raz się padnie po prostu w bajoro, a raz się wpadnie na szczyt. Tak? No więc czy wejdziemy na szczyt, zobaczymy. Będę starał się was przynajmniej jakby kierować, żeby nie wpaść w bajoro. No, a co z tego wyjdzie, to... Liczę na waszą krytyczną jakby tutaj reakcję. Dobrze. Żebyśmy nie przesadzali, nie przeciągali. Sytuacja jest taka. Jezus przychodzi, zaproszony na obiad. No i od razu po prostu, to tak jak dzieciaki, co nie? Wpadają z dworu, a rodzice mówią, no do łazienki, myć ręce, gdzie z tym, co jest grane, co nie? No i tutaj Jezus oczywiście może nie był tak ufifrany jak dzieciaki niektóre, ale od razu po prostu kładzie się i chce jeść. No ale u faryzeuszy to nie zupełnie tak, bo oni jednak stawiali mocno na tą stronę rytualną, czystości rytualnej. W związku z tym wszelkie obmycia miały dla nich ogromne znaczenie i w związku z tym faryzeusz patrzy na rabiego Jezusa, a on po prostu zaraz jakby chciał jeść, tak? I jest wstrząśnięty. To słowo, które się tak pojawia, że się dziwił, może być takie po prostu, że jest zadziwiony, zdumiony, że po prostu takie coś się dzieje. Ale zwróćcie uwagę, że to jest wszystko dzieje się w jego głowie. On nie zdążył wypowiedzieć ani pół słowa, tak? Ani, może się skrzywił, ale nic nie powiedział. A tu właśnie zmiana tego klimatu. A Jezus, dawaj, tak? Pan zaś rzekł do niego, tak? Teraz wy, faryzeusze i tak dalej. No przeczytaliśmy to przez chwileczkę, więc nie będziemy czytać jeszcze raz. Ale od razu zwróćcie uwagę. Teraz konfrontacja jest właściwie nakręcona przez samego Jezusa. Tutaj w tej scenie ci liderzy nie zdążyli jeszcze zrobić. Oni zrobią na końcu, w odpowiedzi na wszystko, co ich spotkało, ale tutaj właściwie nie oni prowokują Jezusa. Jezus sam wszedł w tą dość taką drastyczną sytuację. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym od razu przychodzi do meritum. Zajmujecie się oczyszczaniem tego, co jest z zewnątrz, tak? No rzeczywiście, oni nie myli się, bo to nie chodziło o umycie się, wzięcie kąpieli, tylko po prostu o pewną jakby gest wobec Boga, tak? Czyli oni wykonywali określoną pulę gestów, które miały pokazać, że są oddani Bogu, tak? I w związku z tym przed posiłkiem rytualnie obmywali sobie ręce, czy tam stopy może nawet również i tak dalej, okej, okay, żeby pokazać Bogu, chcę być czysty. Składają dziesięcinę ze wszystkiego, ponieważ chcę pokazać Ci, Boże, że naprawdę nie chcę mieć jakby niczego ukraść, co by należało do Ciebie i tak dalej. Więc taką, mogłoby się wydać może ekstremalną, ale jednak taką no, wyrazić w jakiś sposób gorliwość, oddanie dla Boga. No, Jezus pokazuje im od razu coś, że no, od razu sięga sedna, czyli mówi, ale popatrzmy, co jest w środku, tak? Popatrzmy, co jest w środku i zarzuca im po prostu, bez dowodu zwróćcie uwagę, po prostu zarzuca im, że no, ale wy macie takie wnętrze. Łupiestwo, złość, różne przekłady to no, różnie oddają, nie będziemy się jakby tutaj rozpraszać. Generalnie w was jest coś, co jest prawdziwą nieczystością, a teraz
robicie pewien po prostu jakby teatrzyk i pokazujecie, że jesteście oddani Bogu właśnie przez to, że zewnętrzne chcecie wyczyścić, tak? Więc mówi w pewnym sensie, że problem z wami jest taki, że wy macie problem, tak? Ze sobą, a nie problem dotyczy otoczenia, w jakim funkcjonujecie. Słowo faryzeusz wygląda na to, że zdecydowana większość jakby badaczy wiąże z słowem hebrajskim, które oznacza oddzieleni, tak? I to jest ciekawe, bo oni właśnie chcą być oddzieleni, aby się nie zanieczyścić, tak? Z drugiej strony Jezus, mam wrażenie, że Jezus mówi do nich właśnie: wy, faryzeusze, wy oddzieleni, tak? Wy oddzieleni, jeżeli tak, jeżeli to jest słuszne jakby to przypuszczenie, robicie jednak coś takiego, że coś z tym oddzielaniem w waszych głowach jest jakiś problem, tak? Czy umiecie rzeczywiście pewne rzeczy we właściwy sposób oddzielić, albo czy przypadkiem nie oddzielacie w sposób właśnie zły? Dobrze. W rezultacie przechodzi do argumentu zasadniczego, tak? Od kogo wszystko pochodzi? Otóż pochodzi od Boga. Bóg nie stworzył tylko tego, co jest na zewnątrz. Bóg stworzył również to, co jest wewnątrz. W związku z tym, że faryzeusze uchodzili również za pewnych wybitnych interpretatorów prawa, tak? No więc mówiąc krótko, czy wy we właściwy sposób rozumiecie rzecz absolutnie fundamentalną, tak? Odnośnie rzeczywistości, w której istniejecie, tak? Jakim cudem wykombinowaliście w ramach waszych interpretacji, że to zewnętrzne to będziecie obmywać, ale nie będziecie Boga wpuszczać do tego, co jest w środku. Oczywiście to nie jest próba polemiki z ich oficjalną nauką, tak? Żaden z nich nie przyszłoby mu pewnie do głowy, żeby powiedzieć, że Bóg nie ma prawa zaglądać do mojego wnętrza. Chodzi o to, że Jezus reaguje na ich praktykę, tak? Czyli ma określony ogląd tego, jakimi ludźmi oni są, będąc w określonej pozycji, i teraz mówi: to, jaka jest wasza praktyka, to, jakie są wasze postawy, pokazuje, co jest w waszym środku. I to, co jest w środku, w związku z tym widzę, że nie chcecie, aby Bóg dotknął. Tak? Tkwicie w pewnego rodzaju głębokim błędzie, nawet tym takim logicznym. Jesteście niekonsekwentni. W rezultacie idzie dalej i pojawia się taki werset 41. Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę. Jakiś pomysł? Milczenie? Milczenie owiec? No, słucham. Myślę sobie, że oni dawali na jałmużnę na zewnątrz, czyli ograniczali się do fizycznych gestów robiących to czy tamto, nawet tak. Jak święcali się. No ale się. No właśnie, tutaj tego wnętrza swojego nie zaangażowali. Dobrze. Pytajmy się, czy ten tekst jest w stanie obronić tą taką próbę jakby no, skonstruowania znaczenia tego 41. Co oni mają teraz w środku, co im Jezus powiedział? Obłudę. Warto to dać komuś tam na jałmużnę? A czemu nie? Po co by to u mnie leży? Nie chcę, to ktoś inny weźmie. Proste jak drut, co nie? No, może to jest taka nasza pora. Zlituj się, no szef by nie życzył nikomu takiej jałmużny. Co komu takiej jałmużnie komu, tak? Macie brudy, to sobie to wyczyści, a nie to jeszcze komuś innemu podrzucicie. Zwróćcie uwagę, że tak jak jest napisane literalnie, a wszystkie przekłady właściwie w tym kierunku idą, no to jest jakiś problem znowu logiczny, jakie znaczenie w tym miejscu się to może po prostu pojawić. No oczywiście możemy to przeczytać. I jak chyba powiedział Przemek, no możemy wiedzieć, co żeśmy przeczytali, ale czy wiemy, co to znaczy? Sprawa nie jest taka prosta. No więc problem polega na czym? Jałmużna to jest takie słówko greckie elemosyne, tak? Tam jest dużo e, literek. I rzeczywiście w tekście jakby nowotestamentalnym, w tej Grece, najczęściej po prostu oznacza jałmużny. Ale nie tylko. To, co mnie się wydaje tutaj potencjalnie tropem do przemyślenia, to, że to słówko było wykorzystywane w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, do oddawania bardzo różnych słów hebrajskich,
ale między innymi bardzo ważnych dla myśli o Bogu. Między innymi czasami było tłumaczeniem sprawiedliwości. I chciałbym wam przywołać tekst, w którym Septuaginta ma właśnie to słówko Eleemosyne, tak? Z Izajasza, tak? Czyli to jest nasz tekst Brytyjka, ale chodzi o to, że w tym miejscu na niebiesko, w wersecie 17, z tekstu Izajasz 28 od 14 do 18, pojawia się właśnie to greckie słowo, tak? I teraz przedstawimy w ogóle ten cały fragment, bo on jest, myślę, dość interesujący. Dlatego posłuchajcie słowa pańskiego. Szydercy, wy panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z Szeolem, zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź, wrogów nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronienie i skryliśmy się pod fałszem. Przeto tak mówi Pan Bóg, oto ja kładę na Syjonie kamień dobrany, węgielny, cenny, położony jako fundament. Kto wierzy, nie potknie się. I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę. Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane i nie ostoi się wasz układ z Szeolem. Gdy się rozleje powódź wrogów, dodane, będziecie dla niej polem na stratowanie. Okej? Zwróćcie uwagę, to jest bardzo w ogóle ważny tekst, jeśli chodzi o tekst Izajasza. Mamy całą pulę tematów, które korespondują z krytyką, jaką Jezus przedstawia wobec liderów. Fałsz, obłuda, tak? Próba schowania się za fałszem, a jednocześnie bycia w pozycji tych, którzy przewodzą duchowo ludowi. Tak? I nagle się okazuje, że ci właśnie liderzy zostają postawieni w pewnym sensie wobec tego, że Bóg dokona sądu wobec nich i że wezmie sobie właśnie prawo za miarę i sprawiedliwość za pion. Tak? No to mówiąc krótko, pytanie, czy na pewno tam chodziło o jałmużnę tylko, no to jest do przemyślenia. Rzecz polega na tym, że to słowo eleemosyne mogło być przekładem również innego określenia, bardzo ważnego. Tak? Z przypowieści mamy dwa ważne, jak sądzę, miejsca. Zwłaszcza to pierwsze. Zobaczcie, 3:3. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Tak? Tutaj łaska, hesed, tak? To też było oddawane w tłumaczeniu greckim właśnie przez to słówko greckie. Łaska, czy to jest wytrwała łaska, czy miłosierdzie, różnie to jest oddawane. We fragmencie poniżej mamy, kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy. Lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogim. Na pewno błądzą ci, którzy knują zło. Lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Koroną mędrców jest roztropność, lecz wieńcem głupców głupota. Jeżeli byśmy znowu pobrali pewną konstelację tematów stąd, tak, to co, jak Jezus nazwał tych mistrzów naszych? Głupcy. Głupcy, tak? Czy mozolą się, ciężką pracę odwalają? Tak, ale czy to, co robią, rzeczywiście przynosi korzyść, czy raczej straty? Co oni pominęli? Miłosierdzie i łaskę, tak jest. Zwróćcie uwagę, kto gardzi swoim bliźnim? No, mam wrażenie, że to towarzystwo też gdzieś tutaj zahaczało w swoich postawach właśnie o coś takiego, tak? Jezus im zarzuca coś takiego, że wobec ludzi właściwie zachowują się zwykłych z wyniosłością i mają duże oczekiwanie względem siebie.
Tak? W związku z tym, ale dawajcie to, co wewnątrz na jałmużnę, jeżeli to jałmużnę jednak przekodujemy, tak? Jednak przekodujemy, że to dla nich mogło mieć jednak o coś innego chodziło. I tutaj tłumaczę, być może nie wyczuli gry, jaką prowadzi Jezus poprzez teksty, do których właściwie kieruje, bo znając to słowo, jeżeli oni znają, że na przykład Septuaginta jest na to po prostu duża szansa, Łukasz przynajmniej ją był w niej specem, w związku z tym te słowa, te hasła, te znaczenia, jak ktoś ci coś podda, to tobie się kojarzy. I ci specjaliści mieli po prostu duże szanse skojarzenia z tego, co Jezus do nich po prostu mówi. Tak? Więc moim zdaniem mówi im po prostu, już bez próby tłumaczenia ściśle tego, zacznijcie odbijać miłosierdzie Boga, zwróćcie się do prawości i do miłości bliźniego. Zamiast sądzić innych, zawróćcie do Boga, bo Jego sąd nad wami czeka. Tak? To jest jakby ten sąd, ja biorę to jest jakby z odwołania ewentualnego do Izajasza, tak? Że tam Bóg mówi, albo się weźmiecie i zaufacie, postawicie na Boga, albo będziecie za fałszem, a wówczas powódź was zaleje. Tak? Przyjdzie sąd. To jest moja jakby podpowiedź. Oczywiście zastrzegam się, że nie jestem całkowicie pewien. No, może się mylę. Nie sięgajcie po kamienie, bracia, siostry, zlitujcie się nade mną. Będę pokutował, jak się pojawi nowa wersja prawdy. Dobrze. Teraz w tej całej grze zwróćcie uwagę, że pojawia się bardzo mocny związek również z wezwaniem centralnym. Ale zanim do wezwania centralnego... Zaraz. Zanim do tego centralnego powiedzmy sobie teraz tak. Dlaczego łączę te dwie rzeczy? Tak? Tu było o tym ich stosunku do oczyszczania. Tak? A co mówią wersety 43-44? Moim zdaniem, tak, Jezus mówi w inny sposób i robi kolejny krok w tej argumentacji w obszarze czystości, że wymyśleliście, najpierw mówił, że ten świat może was zanieczyścić. Ja wam najpierw pokazałem, że problem z nieczystością nie jest na zewnątrz was, ale w was i tutaj macie przestrzeń do robienia, a potem w tej drugiej części mówi, to nie wy możecie zostać zanieczyszczeni przez świat, to wy zanieczyszczacie świat, to wy zanieczyszczacie ludzi, których tutaj łatwo jesteście w stanie osądzić. Tak? Tutaj, bo sąd się pojawia tutaj delikatnie, ale zostaje zasugerowany w myślach tego faryzeusza, kiedy patrzy na Jezusa i mówi, nie umył się. Tak? To jest jakby delikatna forma sądu, nie jest dość gorliwy. Tak? Sądzi Jezusa po swoich jakby wartościach, jak sobie to poukładał w głowie. Tak? I zwróćcie uwagę, tutaj na dole o to chodzi, że z jednej strony pokazuje faryzeuszy, którzy właśnie lubią miejsca, tak? Lubią być wśród ludzi, ale tak naprawdę ci ludzie są im potrzebni do tego, żeby funkcjonowali jako autorytety, jako dobrze się mający liderzy, tak? Bo im prawo tutaj biją w różnych miejscach, ale Jezus mówi, jesteście jak groby nieoznaczone, czyli co, jakby źle wykonana robota kamieniarska? Nie, jesteście umarli, zwróć uwagę, jesteście umarli, przez to jesteście jak nieczystość, którą łatwo inni dotykając, zanieczyszczają się. Innymi słowy, wasz przykład promieniuje, niestety. Przez to wy stajecie się dla innych zanieczyszczeniem. Dlatego tu jest o nieczystości również, jak i tu było o nieczystości. Tak? Jest eskalacja obrazu, w jakim miejscu, jeśli chodzi o przez ten motyw nieczystości Jezus krytykuje faryzeuszy. Co mamy w środku? Wydaje się, że tu mamy jakby przeskok troszeczkę tematyczny. Lecz biada wam faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. To zaś należało czynić i tamtego, czy a tamtego nie zaniechać. Zwróćcie uwagę, to co potrafił zrobić ten uczony w prawie. Z całego zbioru pięcioksięgu Jezus się pyta, co czytasz, tak? Co czytasz? Co jest tą drogą do życia? A on tak, moim zdaniem, te dwie rzeczy. Okej, nie ma sprawy. Dokonał selekcji wartości i uporządkował je we właściwym porządku.
oni dokładnie prezentują głupotę przez to, że nawet nie doceniają tego, co rzeczywiście jest od Boga pierwszym jakby właśnie przykazaniem, czy jakby wskazaniem, którą jaką drogą iść, i odwracają zupełnie porządek tej wartości. Jezus nie mówi, bo to jest też ważne, nie mówi, że tamtego nie należało w ogóle robić. Chodzi o to, że źle uporządkowaliście wartości. I przez to czynicie ostatecznie rzecz złą dla innych, tak? Bo przestajecie jakby prezentować miłość Boga, tak? To się przekłada na wasze relacje z ludźmi. Pomijacie prawo, zaznaczyłem na niebiesko, ponieważ tu jest słówko, ja tu jestem. Wszystko to mieszało? Może nie. No wiecie co? No mniejsza z tym. Jest słówko, które w pierwszej chwili może nam się kojarzyć jakby z tym prawem, tak? Nomos. Nomos. Ale tutaj nie jest to nomos, tak? Tu jest krizis. I ono ma bardzo różne znaczenia. W zależności tam jak to pogrzebiecie przy tych słownikach. Jeden słownik idzie głównie w takim kierunku. Oddzielenie, odróżnienie, sąd o czymś, wybór, rozstrzygnięcie. Słownik po polskiego do Nowego Testamentu idzie w tym kierunku, że sąd w sensie no, czynność sądzenia, osądzenie, sprawiedliwość, ale też potępienie wprost, wyrok, w szczególności wyrok skazujący, ogólnie kara, sąd w znaczeniu sprawiedliwość i prawo, tak? Zwróćcie uwagę, to jedno słowo w tym miejscu, w którym się pojawia tutaj, nagle czyni w kontekście ostrej krytyki faryzeuszów bardzo niejednoznaczny komunikat. Bo skoro jest połączone z miłością, to może sugerować to, że pomijacie to orzeczenie Boga o tym, że właśnie to miłosierdzie, miłość Boga i człowieka jest tym głównym kierunkiem. Mogłoby być jakby takim wskazaniem na określone orzeczenie Boga o tym, co jest ważne. Może też niestety sugerować dokładnie coś przeciwnego. Pomijacie to, że Bóg sądzi. Tak? To nie jest, Bóg jest miłością, ale przecież nie jest tak, że nie rozlicza swoich sług. W związku z tym może być zupełnie jakby w innym miejscu. Może być też gra słowna, tak było tutaj oddzielenie, odróżnienie, tak? A oni są jak? Oni są oddzieleni, tak? Tak? No i to jest właśnie ten cały dowcip, tak? Że jak rozumiemy, na jakim poziomie potrafi być rozmowa prowadzona, to też czasami jedno słowo w kluczowym momencie może być niezwykle pojemne i wszystko jest prawdą, zwróćcie uwagę. Każda z tych rzeczy jest prawdziwa w tym kontekście, w jakim to słowo się zostało użyte. Więc może znaczyć tylko tyle, że nie zapomnijcie, że Bóg potrafi oddzielić to, co jest właściwe od niewłaściwego. Że potrafi wejrzeć i odróżnić udawane od nieudawanego. Pytania? Lepiej nie, co? Dobra. To idziemy do faryzeuszy. Stop. Zaraz tam pójdziemy, ale nie do uczonych w prawie. Dlaczego zdecydowałem się w ogóle, że będę z wami omawiał raczej te potyczki z liderami, a nie z ludem? Jak zacząłem potem, po tej już decyzji zrobiłem, bo już się zaangażowałem w robotę, to już potem się nie chciałem z tego wycofać, ale moje myślenie było takie. Miesiąc temu, czy nie, dwa tygodnie temu, no, pojawił się taki pewien przykry kontekst, kiedy po prostu być może rozmowa o przywództwie byłaby jakoś taką no, wymuszona troszeczkę, ale przyznaję, że myślenie moje o problemach, które są pośród przywództwa, jest dość starym wątkiem, który mnie cały czas nurtuje. I dlatego wybrałem właśnie te spotkania,
z Jezusa z liderami i tą krytykę, bo mam wrażenie, że cały czas mamy dużo do zrobienia. Że cały czas popadamy dokładnie w te ich kolejny, w te fatalne drogi, które wydają się być świetne, wydają się być bardzo widowiskowe, tak? Przyciągają właśnie taką jakby aplauz widowni, że się tak wyrażę, bo no, to są ci ludzie, którzy tam no, wyczytali, tak? No, tam dużo wiedzą i tak dalej. Ale okazuje się, że za tym wszystkim może być głęboka próżnia, głębokie rozłączenie pomiędzy tymi właśnie osobami a Bogiem. To jest dla mnie po prostu porażające doświadczenie, jeśli chodzi o jakby takie no, jakby obserwacja. Bo mam wrażenie, że to, że czytamy to o nich, to sądzę, że nie przestajemy czego czytać również o nas. O nas, o chrześcijaństwie tu, teraz, też w Polsce, o przywódcach tu, o tendencjach, jakie obieramy czasami. Tutaj widzimy, że faryzeusze chcieli być tacy bardzo właśnie czyści, purystycznie po prostu nastawieni. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na żadne skażenie, bo jak tylko się coś skazi, to jest to kompletnie do wyrzucenia. No, wydaje się, że gdzieś takie podejścia powinny w jakiś sposób wzbudzić naszą ostrożność, czy... Bo rzeczywiście może to być po prostu zwykła gorliwość, może czasami naiwność, może po prostu młodość, może coś jeszcze innego. Ale być może jest tak, jak mówi Paweł. A może ktoś chce po prostu budować na swobie. Tak? I to, co dostało się faryzeuszom, jest de facto takim zarzutem. Tak? Oddzielacie się i ostatecznie budujecie na sobie, a jeżeli jest prawda z tą sugestią moją, że być może gdzieś tam było od przekierowania przez Jezusa do tego tekstu z Izajasza, to wygląda na to, że Jezus im mówi, jest kamień, którego się nie usunie i ten, kto ufa, się nie zawiedzie. Tak? Jeżeli ufacie w kimś innym, to ten projekt się nie uda. Dobra. To teraz już wracamy. A co, mamy zrobić przerwę? Tak szybko? Wiecie co? Jeszcze nie. To musimy zrobić. Dobrze. No to teraz spotkanie z uczonymi w prawie. I tekst jest przeczytany, więc wiecie, o co chodzi. Jaka jest rama? Rama jest taka, że widzicie, zobaczcie, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia. Sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Jaki tu jest podstawowy zarzut wobec uczonych w prawie? Hipokryzja. To samo. Znowu wpadacie w fałsz. Rozwinęliście pewne wasze interpretacje i wezwania do określonej praktyki tak dalece, że właściwie następuje klincz, tak? Sami nie potraficie albo nie chcecie wchodzić w tą ścieżkę, którą określacie dla innych, ale z tego co widać, to nie tylko wy nie chcecie, ale tutaj macie jeszcze dodatkowy element, tak? Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabronili się. Tutaj też widzimy taki klucz, że z jednej strony no to było chociażby świadectwo z tego uczonego w prawie, o którym żeśmy mówili ostatnio. Była możliwość wyczytania tekstu, zasady, która prowadzi do życia wiecznego w oparciu o prawo. Tak? To zrobił jeden z uczonych w prawie. Być może mogli to zrobić również inni. To nie była kwestia zamknięta dla czytelników prawa. Ale jeżeli oni postąpili właśnie w taki sposób, to być może ten klucz poznania to po pierwsze jest to, że wiecie, że trzeba się trzymać słowa. Być może wiecie nawet, co z tego słowa należało wybrać jako kwintesencję. Ale nie zatrzymaliście się właśnie we właściwych granicach, poszliście daleko i ostatecznie ten klucz nie pracuje tak, jak powinien. Ani wobec was, ani wobec innych. Więc można mieć określone poznanie,
ale można bronić określonej być może swojej pozycji. I wtedy, jeżeli ja będę uczył kogoś pewnej prostej reguły, to być może ja nie będę już potrzebny. To jest moje domniemanie, tak? Bo pytanie po prostu, czemu przyjmują tak, tak złą postawę, no to jest trudne do wytłumaczenia. Okej, okay. Czyli rama jest jakby porażka w ich służbie w sferze słowa, ale dziwniejsze rzeczy dzieją się w środku. Wersety od 47 do 48. Argument jest taki, że Jezus w jakiś sposób czegoś oczekuje, ale tego jakby nie wyraża, że powinni zrobić uczeni w prawie coś innego niż robią. Robią to, że stawiają prorokom groby czy pomniki, a przecież, jak mówi, ojcowie wasi ich zabili. Więc trzeba powiedzieć tak, tak poprzednio w tej scenie z faryzeuszami. Jezus bez dowodu, bez wyszczególnienia konkretnych przypadków, od razu mówi, jakie ma zarzuty wobec nich, tak? Tutaj właściwie zarzut jest zarzut jakby wejścia w ścieżkę morderców proroków. No taki dość powiedziałbym zarzut całkiem. Bo przecież nie jest powiedziane, że ojcowie wasi w sensie literalnym, że wasi ojcowie, tak? Czyli widzimy, że Jezus widzi uczonych w prawie, to jest ciekawe, że nie faryzeuszy, nie jakieś inne ugrupowania, ale właśnie uczonych w prawie w tej ścieżce zabójców Bożych posłańców. Widzimy, że Jezus nie rozwija tego, co powinni zrobić, aby nie być w tym obozie, ale przez to, co robią, Jezus widzi, że raczej i się wpisują niż nie. Moja sugestia jest taka. Sugestia to jest może dużo powiedziane. Moje jakby przemyślenie jest takie. Wydaje się, że mogliby skorzystać z tego, co są w stanie wyczytać. A wyczytać można coś takiego ze Starego Testamentu. Że czasem, kiedy ktoś okazał się wielkim przestępcą, czasem to nawet byli liderzy, królowie i jacyś tam odstępczy władcy, nawet po śmierci ich kości wyciągano z grobów i rozkładano. Niech będą jak nawóz. Niech taka po prostu spotka ich ostatecznie, chociażby usprawiedliwa jako gest. Inne rozwiązanie, albo jakby to mogło działać w tym miejscu, być może Jezus oczekuje, że oni powinni zamiast budować pomniki tym ludziom, tym prorokom, najpierw odciąć się od swoich ojców. Być może właśnie groby tych zabójców proroków powinny w jakiś sposób zostać potraktowane jako symbolicznie, jako gest odcięcia się od tego, co zrobili. Trudno nam teraz powiedzieć. Widzimy, że tak na pierwszy rzut oka, jak czytamy te sformułowania, nie mamy żadnej konkretnej podpowiedzi, ale widzimy, że Jezus oczekuje od nich zupełnie czegoś innego, jeżeli by miało to znaczyć, że nie chcą wchodzić w tą ścieżkę. Tak? No dobrze. Pokazałem wam, jak jest to zbudowane, abyście zobaczyli, że to choćbym chciał uciekać w którąś stronę z głównym znaczeniem tej cząstki, to nie ucieknę, tak? Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a wy budujecie im groby, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich, gdyż oni ich zabili. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, tak? Pewna gra myśl, która prowadzi do głównej tezy Jezusa na ich temat. Sorry, weszliście w tą ścieżkę. A co się dzieje na dole? Na dole argument jest taki, że wchodząc w ich ścieżkę, wchodzicie również w pewien jakby perspektywę historyczną, że to pokolenie, które jest za czasów Jezusa, w jakiś sposób przychodzi pewną kulminację właśnie z perspektywy historycznej, ponieważ już nie spotyka ich zwykły prorok, wybaczcie za określenie zwykły, ale ten ostateczny, ten władca, ten Chrystus. Tak? I nagle się okazuje, że to pokolenie nie tylko odrzuciło Jana Chrzciciela, tak? Ale odrzuca tego największego proroka, tego króla, tego Chrystusa, który zostaje posłany do nich jako ostateczny sposób przemówienia i napomnienia. W związku z tym mamy właśnie taki układ.
aby dopominano się o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata, od tego pokolenia, począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od tego pokolenia. Tak? Czyli mamy powtarzane tą samą ideę, a tutaj mamy też tą samą ideę. Dlaczego? Ponieważ najpierw jest to powiedziane od założenia świata, czyli od początku, a drugi raz jest ta sama idea powiedziana poprzez bohaterów. Tak? Abel to jest brat Kaina, tak? I zostaje w pierwszej Mojżeszowej zaciukany przez brata, a Zachariasz to jest bohater, który jest przedstawiony w ostatniej księdze Starego Testamentu według zestawu żydowskiego, tak? Czyli mamy prawo, mamy proroków i mamy pisma. I historia z Zachariaszem jest w ostatniej księdze pism. W związku z tym pierwszy i ostatni zbiera co do idei to samo, co zostało powiedziane tutaj wcześniej, tak? Dobrze. Zwróćcie uwagę, że tutaj też mamy ten ślad takiego myślenia społecznościowego. Tak? Pokolenie jest określeniem no, takim właśnie zbiorowym. I to jest coś, co nas bardzo różni od myślenia tamtej epoki. Od tamtych ludzi. Myślę, że w wielu wypadkach możemy mieć sporo problemów ze zrozumieniem tekstu właśnie przez to, że ta nasza perspektywa jest dużo bardziej jednostkowa, osobista. Ale to na marginesie. Jak w tym wszystkim działa akcent całości? Zwróćcie uwagę, że w środku pojawia się coś zadziwiającego w pewnym sensie. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. Ten werset 49 pokazany jest tak jakby na przekór postawom ludzkim, postawom Izraela, z którym jakby no, Bóg przede wszystkim się jakoś, ta historia jest nam opowiadana. Mówi, że oni są na nie, są konsekwentnie na nie i przez wieki na nie, ale ja i tak będę do nich posyłał. Tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj się pojawia taka delikatna jakby sugestia i jakby pewne zrównanie co do pewnej pozycji wobec ludzi i też jakby no, pokazanie, że to jest razem Bóg ich autoryzuje. Mamy wskazanych proroków i apostołów. Czy, ponieważ apostoł no, to literalnie znaczy tyle, że po prostu jest to wysłannik. Więc pytanie, czy tutaj zostaje jakby przekazana informacja, że Łukasz mówi, że i apostołów, tych już apostołów, o których myślimy w stosunku do Jezusa, tak, są tutaj umieszczeni i są jakby pokazana pewna kontynuacja jakby pewnej roli, jaką Bóg zakłada przez te osoby, czy też po prostu tutaj powinno być przetłumaczenie proroków i posłańców, wysłanników, bo nie tylko prorocy działali wobec Izraela na jego rzecz, jakby wysyłani przez Boga. Tak? Mieliśmy sędziów, mieliśmy królów, różne postacie co do swojej roli miały określone zbawcze działania wobec Izraela i tyle. Dobra. Spróbuj, bracie. Nóż widelec, no. Zastanawiam się, co to pokolenie współczesne Jezusowi było winne śmierci Abla. Aha. No więc to jest znowu teraz nasze myślenie, tak? A wydaje się, że tutaj sugestia jest taka. Jest nieprzerwana ciągłość oporu wobec Boga. I to ojcowie... Nie tyle, jak już powiedziałem, czyli możemy rozumieć... tego, możesz mieć na myśli dość szerzej, pokolenie to jest pewna kategoria tak. Ludzi, która istniała... Wydaje mi się, że tutaj jest lepiej to oddane przez tych ojców, tak? Ojcowie wasi, pozabijali ich.
No to teraz trzeba by sprawdzić. Oczywiście być może teraz znowu ktoś powie, no Pan Jezus wie, kto był ojcem tych, którzy byli w tym pomieszczeniu. No, sorry, wydaje mi się, że... Tak, ale zwróćcie uwagę, że to pokolenie znowu ma określone granice, tak? Bo wcześniej jest podgrupa tego pokolenia, która odpowiada wiarą i za chwileczkę dojdziemy do takiego miejsca, gdzie znowu to pokolenie siedzi i słucha Jezusa i Jezus w tym momencie nie mówi do nich krytycznie, ale ich zachęca i pobudza ich do tego, żeby szli we właściwych butach. Czyli pokolenie to nie znaczy generację, tylko pewną kategorię. Pewna kategoria i u Łukasza pokolenie zawsze się pojawia jako termin z konotacją negatywną. Tak? Więc to jest, kiedy Łukasz mówi tutaj pokolenie, to teraz wiemy, że już jesteśmy w fazie mowy krytycznej, sądu albo czegoś podobnego. Tak? Nie słuchali tego, co mówił Bóg jakby przez historię i też w jakiś sposób może jakoś tak byli winni też tej krwi Abla, przez to, że nie słuchali, przez to, że po prostu zabili tego, który był tym synem umiłowanym. Nie wiem. Może. Chciałbym zwrócić Wam na jedną rzecz uwagę, tak? Faryzeusze starali się być czyści. Okazuje się, że brud był gdzie indziej. Czyli to, co chcieli wykreować, było dokładnie przeciwne do rzeczywistości, jaka była. Tutaj są uczeni w zakonie, prawie, specjaliści od słowa. Na czym polegają? Nie na czym polegają. W czym polegli? W tym, że kiedy pojawia się słowo od Boga poprzez konkretną postać, ale też przesłanie, zwalczają. Zwróćcie uwagę, bo to jest ważne, bo kiedy będziemy w tekstach równoległych, tam się pojawia temat czujności. Bycia przy słowie, ale czujności na słowo. I teraz jest pytanie właśnie, czy my, kiedy czytamy słowo, jesteśmy też czujni na słowo Boga, które pojawia się obok mnie. To jest kluczowa sprawa, że po prostu specjaliści, jacy by nie byli, zawsze będą przetestowani w tym, czym są najmocniejsi. To jest najważniejsza rzecz. To dotyczy wszelkich naszych jakby cech, które mamy. Jeżeli czujemy się w czymś mocni, to albo już jesteśmy po dobrym teście, albo jest to przed nami i to na pewno przyjdzie. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że również tu jest jak pewnego rodzaju taka maskarada, tak? Są przed ludźmi jako eksperci od słowa. A kiedy się pojawia to słowo rzeczywiście od Boga, to je zwalczają. To jest przeciekawa historia, która myślę, że cały czas się toczy. Więc tyle. Dobra. Finał jest taki, że chłopaki się spinili i zaczynają po prostu na wyścigi złapać Jezusa, czy dałoby się go na czymś właśnie przychwycić na jakimś słowie. Oczywiście przychwycić nie tyle, żeby się pobawić słowem i trochę się tam poprzerzeźniać, jakoś tam poprzekomarzać, ale po prostu, żeby możemy sobie to dopowiedzieć, zwróćcie uwagę, bo ta scena już się powtórzyła w sekcji właśnie F, kiedy Jezus uzdrowił szabat, a tamci go podpatrywali, czy uzdrowi. A Jezus mówi, czy w szabat można dobro czy zło, tak, życie zachować czy zatracić. Oni nabrali wody w usta. No i kiedy skonfrontował ich brak miłosierdzia i zrozumienia, znowu zrozumienia, w czym jest rzecz, no to po prostu wrzeli i mówią, trzeba się nim zająć. Tak, delikatne określenie. Trzeba się jakoś tym sprawą zająć, tym panem. Tak? I tu mamy to samo. I tutaj mamy to samo. Więc zwróćcie uwagę, bo to jest znowu bardzo praktyczna rzecz. Słuchamy krytyki. Wiemy, że jest prawdziwa krytyka o nas. O mnie, tak? Mam wybór. Mam wybór. To nie jest tak, że nie mam wyboru. Albo wysłucham do końca. Może będzie mi się cisnąć coś tam w środku, ale mimo wszystko się jakby wezmę, zepnę i wysłucham. Pójdę do domu i sobie to przemyślę. Pomodlę się i zapytam szefa, co on o tym myśli. Czy ja mam po prostu złą perspektywę, albo czy to jest rzeczywiście takie złe, czy też zareaguję tak, jak niestety bardzo wielu liderów reaguje.
napaść, agresja, odbicie, tak? Tym bardziej jesteśmy, to jest świetny test, kiedy krytyka przychodzi publicznie, tak? Jak bardzo ważna jest nasza twarz, nasz wizerunek, kiedy w takiej sytuacji właśnie dochodzi do jakiegoś uszczerbku. No tutaj mamy duży uszczerbek. No i być może to w jakiś sposób pokazuje, że się przełożyło właśnie na taką intensywność. No to jest po prostu bardzo, bardzo ważna sprawa. W każdym razie zwróćcie uwagę. Można... Można wydawać się być blisko Boga i być od Niego całkowicie odłączonym. Tak? I ludzie mogą tego jakby kompletnie nie być w stanie rozczytać. Zwróćcie uwagę, że ocena tych liderów rodzi się też w jakimś sensie pośrednio. Jezus w ten sposób jakby wyrokuje po części, tak? Tak Łukasz nas jakby przez to prowadzi. Ponieważ wcześniej uczony w prawie powiedział, miłość do Boga będzie prowadzić do miłości bliźniego. Jezus wyciąga rzeczy, jak oni traktują ludzi i mówi, w związku z tym nie jesteście kompletnie w tym miejscu, w którym mówicie, że jesteście, albo chcecie pokazać, że jesteście. Jeżeli nie odbijacie Bożego charakteru, to lecicie po jakichś zupełnie innych orbitach. I taka służba zamienia się w służbę niemiłosierną. Tak? W związku z tym mamy ciężary, których po prostu obkładają innych, mamy sądy faryzeuszów nad innymi i tak dalej, i tak dalej. To jest taka służba niby jest, ale tak naprawdę w wielu wypadkach szkodzi. Zwróćcie uwagę, że to znowu mówimy nie o 100%. Mówimy o tych wszystkich, czy to jest uczony w prawie, czy faryzeusz, który podpada pod te kwalifikacje, pod te jakby kategorie oceny, jakie Jezus tutaj wrzucił. Tak? Czyli Jezus jest daleki od tego, że powiedzieć, że dokładnie 100% faryzeuszy ma dokładnie taką jego ocenę. Tak nie jest. Ale niemała część ma i oni się muszą z tym zmierzyć. No i też my w jakiś sposób też musimy być uważni, tym bardziej, kiedy wchodzimy w styk i zaczynamy innym służyć, abyśmy się nie zamienili w jakichś tam przebierańców i nie chcieli się schować za jakąś wiesz, wiecie, no właśnie zasłoną z prestiżu, z wielkiego jakiegoś tam OM, jakie mamy o sobie mniemanie. Dobrze, moi drodzy, przerwa. Przetrzymałem was 5 minut, spróbujmy, a potem pójdziemy jakoś tam dalej.